Przeciążenie i zwarcie to najczęstsze uszkodzenia w domowej instalacji elektrycznej. Przeciążenie następuje wtedy, gdy do instalacji zostaje przyłączonych zbyt dużo odbiorników energii elektrycznej. Każda instalacja elektryczna ma określoną moc, która determinuje ilość przyłączanych odbiorników. Przekroczenie tej ilości lub podłączenie odbiorników wymagający dużej mocy zasilania może doprowadzić do przeciążenia. Zwarcie to połączenie przewodów, pomiędzy którymi występuje różnica potencjałów z pominięciem odbiorników energii elektrycznej. W instalacjach elektrycznych występuje zwarcie jednofazowe, czyli zwarcie przewodu fazowego z przewodem zerowym, zwarcie wielofazowe, czyli dwóch lub trzech przewodów fazowych. Ostatni typ to zwarcie doziemne, przewodu fazowego z ziemią lub uziemionym przedmiotem metalowym. Co w takim razie jest skutkiem zwarcia? Skutkiem zwarcia jest powstanie prądu o natężeniu kilkuset, a nawet kilku tysięcy amperów, zależnie od wielkości oporu w punkcie zwarcia. Prąd zwarciowy powoduje wydzielenie w przewodach instalacji elektrycznej dużych ilości ciepła w bardzo krótkim czasie, co prowadzi do nagrzania przewodów i ich izolacji. Niekiedy zwarciu towarzyszy powstanie łuku elektrycznego pomiędzy dwoma przewodami lub częściami urządzeń, pomiędzy którymi występuje różnica potencjałów. Łuk elektryczny jest zjawiskiem szczególnie niebezpiecznym ze względu na bardzo wysoką temperaturę, która może spowodować zapalenie każdego ciała palnego stykającego się z łukiem lub znajdującego się w jego pobliżu. Przyczyny zwarć to przede wszystkim uszkodzenia izolacji lub błędne połączenia, powstające najczęściej przy naprawach przeprowadzanych przez osoby bez uprawnień. Uszkodzenia izolacji przewodów spowodowane są działaniami mechanicznymi, działaniem czynników żrących, wilgoci oraz przyspieszonym starzeniem wskutek przegrzewania przewodów podczas przeciążeń. To wszystko na dzisiaj. Zapoznaj się teraz z pozostałymi materiałami dostępnymi na platformie.